Okej, okay, fajnie mi się gra, więc ten sam dzień. Dobra, więc co tu jest grane? Jest grane to, że mamy operację uwolnić agenta i stracimy wszystkie te siatki, co zrobiliśmy, więc 35 już mamy, więc to jest w miarę słabe. Ja tak naprawdę powinienem wziąć jednego agenta tam, a drugiego zostawić, bo jest więcej szansy na wpadkę, to źle gram, więc powinien jeden agent robić siatkę na 50, a drugi nigdzie nie robić i czekać po prostu. Ale nic. Uczymy się na błędach cudzych, bo jesteście Polacy, a nie Polińczycy, jak wujek Timo. Więc jest w miarę fajnie. Jeżeli chodzi o naszą konstrukcję, to zaczynamy powoli. Będziemy robić tutaj nasze syntetyczne. I w tym odcinku mamy Anschluss. Anschluss oznacza, że nasz kraj się troszeczkę powiększył tutaj. Witamy w Rzeszy. Cześć, hi everybody. I teraz nasza armia zdecydowanie się zwiększyła. Z tym, że jak pójdziemy na rekrutację, to nam się pokazały tutaj masa różnych różnistych templates, czyli szablonów. Więc bla. Widzimy, mamy insufficient resources, potrzeba nam tungstenu, czyli wolframu. Możemy to wziąć z Portugalii. I teraz mamy masę teraz żołnierzy różnych. A może ich ruszymy Ctrl B, niech oni pójdą tutaj. Oni się przemieszczą. No problem. Czy możesz to zrobić, żeby szybciej się przemieścili? Ok, mamy skoncentrowaną industrię. Co za chwilę. Więc teraz te wszystkie tutaj oddziały, które są. To są dywizje, moi drodzy, austriackie. I co jest interesujące, oni mają inne uniformy niż my. Oni mają takie białe uniformy, więc możemy zobaczyć, że to jest austriackie wojsko, ale my ich zaraz wcielimy. Więc pójdziemy tutaj i damy ich, żeby się przemieścili szybko. A mamy teraz decyzję o Jugosławii. A pierwszy wybór, put the squeeze, po polsku to naciśnijmy ich, przyciśnijmy ich. A to oznacza, że będziemy mieli na nich możliwość zrobienia wojny. Jak zrobimy trzy przyciśnięcia, to będziemy mogli wymówić im wojnę. A jeżeli to nie będziemy wymówić im wojny. Więc my chcemy z nimi wojny później, więc przyciśnijmy ich. Mamy też wystarczająco punktów, jak widzimy, politycznych, ponieważ te akcje wcielania innych krajów na pokojowo, że tak powiem, w cudzysłowie, bez wojny, tylko zastraszaniem, to daje nam to, że dostajemy punkty polityczne. I notabene trzeba też zrobić fokus jak najszybciej, więc fokus robimy teraz ląd sudecki. I mamy wystarczająco teraz punktów, żeby coś zrobić. Możemy sobie zrobić coś innego fajnego. Co to nam daje? To nam daje, że będziemy mieli infantry equipment, więcej nam to. Będziemy szybciej robili infantry equipment, którego na razie nie robimy. Co tu możemy zrobić? Tutaj możemy zrobić 202 dni. Albo wydać 107 za 100 punktów. A nie mamy tylu punktów, tak? Nie mamy tylu punktów. Możemy za 100, 202 dni dostać nową technologię na łodzie podwodne. Tutaj już mamy to. To robimy. Dobrze. To będzie za 76 dni. A tutaj natomiast warto by zrobić, żeby nasza armia lepiej walczyła, dostawała bonusy. To zrobimy to. I teraz możemy sobie dodać różnych specjalistów. A to jest na infantry ekwipunek? To może nie, bo już za rok będzie wojna. To możemy tutaj mieć różnych specjalistów od sztabu. Więc tutaj jest research, czyli naukowcy i produkcja bonusy. Tutaj jest sztab, czyli bonusy na nasze siły walczące, na nasze siły militarne. A tutaj są różne
Tutaj są rządowi doradcy oraz jak już patrzyliśmy, już rozumieliśmy tutaj na conscription, żeby mieć więcej ludzi do poboru i tak dalej, i tak dalej. Więc my zobaczymy, jaki możemy mieć tutaj ekspertów. To jest szef armii. Organizacja armii 8%, armia ofensywa plus 10%, każda dywizja lepiej atakuje. Organizacja jest bardzo dobra, ponieważ ile mamy organizacji, tym więcej się bronimy i bijemy i atakujemy. Tutaj mamy dywizję szybkość, to jest najsłabsze, co możemy wybrać. A tutaj mamy ile dywizja się trenuje, nas to nie obchodzi, możemy ją dropnąć, kiedy chcemy. A tutaj mamy dobrą rzecz, to jest Kaldonic. On nam daje to, że jak rajdujemy konwoje naszymi łódkami podwodnymi, to dostajemy bonusy. To jest bardzo dobra opcja, a ponieważ my nie produkujemy pancerników i tak dalej, to te bonusy na pancerniki i okręty ciężkie nas nie interesują, więc weźmiemy sobie Donica, Karlego. A tutaj mamy fajne rzeczy, możemy wziąć, że każda dywizja piechoty atakuje i broni się lepiej, a tutaj mamy to, że każda dywizja pancerna atakuje i broni się lepiej, a tutaj mamy następną fajną rzecz, a logistyka jest dobra. A Werner von Fritsch daje nam to, że attrition to znaczy, że mniej tracimy ludności, jak jesteśmy na pustyni, jak jest zima w Rosji i tak dalej. To jest też wspaniała opcja. Te trzy opcje są najlepsze tutaj. I tu dlatego mamy trzy opcje, żeby te wziąć. Reszta nas nie obchodzi, reszta jest tam jakieś lotnictwo, jakieś bombersy, jakieś przeciwko łodzi podwodnej, chyba żartujesz. Bla, 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 bla. To się nie opłaca. Więc co my weźmiemy teraz? Bo sam nawet nie wiem. Możemy wziąć Ferdynanda Schornera, który da nam, że... Chociaż nie, my będziemy atakować głównie naszymi pancernymi dywizjami. Dowiedziemy Rommla, żeby on był specjalistą, doradcą tutaj w sztabie generalnym. I dostajemy teraz 15% obrony i ataku naszymi czołgami. To jest najważniejsze. Mamy te dywizje tutaj, one zaraz dojdą. Ok, mamy teraz 11 dywizji. I co chcemy z nimi zrobić? Więc teraz uważam, trzeba zacząć robić dywizje. Stworzyć jakieś. Na przykład zmotoryzowane. Możemy ją wywalić stąd. Ale może tego nie zrobimy. A zmotoryzowane dywizje nie są w Volg. Ludzie ich nie lubią, bo zużywają za dużo benzyny i pancerne dywizje są zdecydowanie lepsze. Więc może zrobimy tak, że zrobimy trochę dywizji piechoty i trochę dywizji pancernej. Więc mamy dywizje pancerne. I mamy czołgów tak połowę. ...196 na 300, 151, więc mamy 6 dywizji pancernych, tak połowę czołgów mają, nie jest źle. Uważam, że na Prusy można by zrobić ze 3 dywizje pancerne, coś takiego, więc weźmiemy sobie na przykład... Ile tych Gebirgsów mamy? Ojeju. Dobra, tych weźmiemy tutaj i tych weźmiemy tutaj i tych weźmiemy tutaj, tak? Wszystko jest? I kolejnością tą niby brygadę pójdziemy tutaj i oni się przemieszczą i z tych gości zrobimy sobie następną dywizję pancerną. Te wszystkie sznele dywizjony i tak dalej to są szablony Austriaków, my je zaraz wypieprzymy. Więc bierzemy następną dywizję pancerną. Potrzeba nam 900 czołgów, a mamy 0, więc jest dosyć źle. I zrobimy z tego następną armię. To będzie ktoś panzer. Po polsku to źle przetłumaczyli. Czy mamy tutaj jakiegoś panzera? Przepraszam, armor. Armor. Możemy wziąć na przykład Meinsteina. Jest dosyć dobry. Czemu nie bierzesz Rommla? Nie. I go damy gdzieś też tutaj i on będzie w Prusach, to będzie Erich von Manstein. Nazwijmy go Panzer M albo Panzer Manstein, niech będzie.
Zmienimy jemu kolor i zmienimy go na Meinstein, jako niech będzie E. Lubię, że właśnie, żeby nasze... Cancel. Lubię, żeby nasze dywizje pancerne, armie pancerne miały litery, a reszta dywizji, takie jak na przykład ta, miała jakieś inne fajne znaczki, które za dużo nie mają tutaj. Niech to będzie Ost, 7 Armia Ost, to będziemy wiedzieli. Jest Gites. Ty jesteś tutaj i się masz trenować jeszcze i się będziesz trenować. Okej, okay, możesz się przestać trenować, nie wiem dlaczego tutaj zacząłeś się tak być. Chcemy cię dać gdzieś tutaj. A czy jest różnica, jak ustawimy, czy, gdzie one są, te nasze armie? Czy są tutaj na dole, czy na górze? Absolutnie tak. Jeżeli są na górze, to nie dostają żadnego bonusa od sztabu. Bla. Z tego, co ja rozumiem. Więc na razie te mamy dywizje pancerne bez czołgów. Cudownie. Więc lubię ustawiać je tak, że mamy na początku dywizję piechoty, a później mamy dywizje pancerne. Tutaj zostały nam jeszcze dywizje różne, mamy 6-8 dywizji. I będziemy chcieli zrobić tutaj z tych dywizji dywizje takie piechoty, ale do ataku, żeby miały artylerię. Więc pójdziemy tutaj na rekrutację. I weźmiemy, ok, zmotoryzowanych już nie mamy, możemy to wymazać. Gebrix nie mamy, ponieważ możemy to wymazać. Kawalerii nie wymazujemy. Infantry Defense jest moja, Panzer jest moja. Infantry Division to jest ich. 18 to nie ja stworzyłem, a to możemy ją wymazać. Alpenjager możemy zostawić. Schnell Division niestety używamy. Infantry Template, co to jest? Wypieprzamy. Infantry Template 2. Jak widzimy, komputer produkuje beznadziejne dywizje, szerokość 14. What? Wypieprzamy. Infantry Template 3, szerokość 12. To nie ma sensu, dlatego naprawdę róbcie, władujcie sobie ten Extreme AI mod i włączcie chociaż opcję, żeby to było challenging, challenging budowa dywizji. Ja to zademonstruję potem. Tego nie możemy wymazać. To możemy wymazać. 19 ma, ja pierdolę. To ma 20, to jest jedyna dobra, ale ja wymarzymy i tak. A więc, no to jest tragiczne. Więc dobra. Czy mamy Cavalry Division? Tu są 4, a tu jest Schnell Division. Też ma 4, więc Cavalry Division my wymarzymy. A Schnell Division natomiast nazwiemy ją Okupacja. To będzie dywizja na Okupacja, której nie możemy na razie zmienić. Rename, to jest darmowa i mamy dywizję Okupacja. Już teraz wiem, że to jest na Okupację. Alpenjager, chyba ją wymarzymy. Na razie nie możemy, ale ok. Natomiast chcemy tutaj zmienić tą infantry na jakąś inną infantry. Chcemy ją zmienić na artylerię, żeby to była... Czy możemy tutaj dodać ją jeszcze za darmo? Okej, coś takiego. Teraz 20 w szerokości. Jedna jest dosyć słaba, ale to jest dywizja do ataku. I ona może mieć rekonesans. Czy ona potrzebny jest rekonesans jej? Na serio, jeśli potrzebny rekonesans? Nie, jeśli natomiast potrzebny to i to jest ta infantry, to będzie szok, nazwę to, żebym to wiedział, infantry
A żebym powiedział, że to jest artyleryjska 4, 4, 4, 4, szerokość 20. I to jest piechota do ataku. A niech będzie miała symbol artyleryjski, bo to jest artyleria. I damy mu, żeby miał. Artylerię Feldhaubica 18, ok? Dobrze, zrobimy to. 4-4 jest potrzebne, ja będę wiedział, że to jest 4-4. Szok infantry 20, później to zrobimy na 40. Na razie jest dobrze, mamy 4 piechoty, 4 artylerie i oni będą zapierdalać. Mogą się okopać, mają jeszcze ekstra artylerię, jest git. Mają duży atak, soft attack. Więc to zrobimy. I teraz mamy tutaj to szok infantry. A więc to już jest. Ok, one się już troszeczkę stworzyły. Stworzymy resztę na szok infantry 20. Brakuje nam trochę artylerii. 164 artylerii nam brakuje. To jest ok. My się wypełnimy. I to będzie armia następna. Mamy czterech, to będzie ostatnia armia tutaj. I tego damy gościa, który jest piechota, dobry w piechocie. Dobry w piechocie jest Gotthard Heinrici, ponieważ on też będzie dobrze, on jest inżynierem, dobrze przechodzi przez rzekę i dobrze przechodzi przez fort. Atakuje fort. Więc jest ok. Ma poziom trzeci. Weźmiemy go i to będzie szok armia. Szok armię. Ani po angielsku, ani po angielsku, ale jest ok. I jest Gites. I zobaczymy, zrobimy mu teraz jakiś inny symbol. To będzie ten symbol, żebym wiedział, że oni będą dużo strat ponosili, ale też będą dobrze atakowali. Więc to jest 16 szok armę. I żebym wiedział, oni będą czerwoni. Yeah! Więc ich też damy gdzieś tutaj, ale na razie shift, spacja, żeby oni się exercise, żeby oni się podbili z tych poziomu żółtodziobów, to przynajmniej drugiego poziomu. Więc stworzyliśmy teraz dużo armii. Mamy w polu 885 tysięcy ludzi. Potrzeba nam tak naprawdę 950 tysięcy, żeby zrobić wojnę. A żeby zrobić Danzig War, czyli wojnę z Polską, potrzebny nam jest 950 tysięcy ludzi, więc jeszcze potrzebujemy troszeczkę. Wy też się macie zacząć gimnastykować. A jeszcze nam potrzebni są więcej ludzi, więc możemy jeszcze stworzyć jakieś dywizje. I jestem ciekawy, co stworzymy. Jeszcze nam potrzebne są chyba dywizje. Czekaj. A możemy zrobić jeszcze to, ponieważ Infantry Template jest. Ten jest dobry. Jego możemy zmienić na Infantry Line. I ma szerokość 20, ma 672. To jest bardzo. To jest w miarę dobra dywizja. I jak widzimy, ma support anti-tank, także jego zachowamy sobie. Jego nie wymazujemy. Ma też AT, możemy to zrobić, że ma też przeciwpancerne, których my tak, których my nie używamy jeszcze. Ok, coś takiego. Natomiast tutaj mamy szok infantry, a tutaj jest okupacja, a tutaj mamy Alpenjager. Czy Alpenjager będziemy ich brali? Może tak. A więc jest na razie dobrze i możemy stworzyć jeszcze jedną dywizję, którą właśnie chyba stworzymy. Stworzymy ją od początku, czyli duplikacja. I to będzie garnizon. Napiszę po angielsku. Damy im inny kolor, żebym wiedział, że oni są brązowi. Oni będą mieli tylko siłę bojową 10. OK, combat with 10 i damy im tylko inżynierów i oni będą tutaj mieli taki symbol. Zachowamy ich.
i mamy teraz następny garnizon. I ich wytrenujemy też troszeczkę. Damy ich tutaj do Franken. Zawsze ich daję do Franken z przyzwyczajenia. Zrobimy ich, nie wiem, z 10 i to znaczy, że będziemy trenować ich. To jest za mało ciągle. Ale ich potrzeba dać tak naprawdę wszędzie, na każde tutaj. Czekaj, na razie dwie, damy ich 10. A teraz mamy manpower 941. To ciągle za mało. Możemy ich jeszcze troszeczkę dodać. A tutaj zrobimy jeden, co ja mówię. Mamy 12 tych dywizji, więc będzie ich 63 tysiące tylko. To jest ciągle za mało. Ale okej, okay. I to będzie ich własny teatr, to będzie garnizon. Więc teraz pracujemy nad tym, żeby nasza manpower, nasza armia w polu była 950 tysięcy i właśnie to osiągnęliśmy. Więc o tym jest to wideo, jak zrobić, przygotować armię na to, żeby móc zrobić wojnę z Polską. I to było na tyle. Długie wideo, ale chyba warto było oglądać.